Dzień dobry, Monika Suder. Zapraszam Państwa do rozmowy Echo 24. Rozmawiamy o środowisku i o tym, że już niedługo aż 160 milionów złotych do wydania ma go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ze mną goście, prezes tego funduszu, pan Łukasz Kasztelowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz wiceprezes, pan Bartłomiej Wiązowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za 160 milionów złotych? Pani redaktor, 160 milionów złotych to będą pieniądze, które ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska do przeznaczenia na rok 2018 na całą gamę zadań, jeżeli chodzi o finansowanie ochrony środowiska. I to oczywiście począwszy od takiego głównego sztandarowego zadania, czyli walki ze smogiem, ponieważ aktualnie wszystkie siły zarówno samorządowe, jak i rządowe, wszyscy zajmują się walką ze smogiem i oczywiście Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w tym zakresie przeznaczy znaczne środki. Kontynuujemy nasz program PEPONE, czyli program walki ze smogiem, na który przeznaczyliśmy 50 milionów złotych, ale tu też jest cała gama, cały szereg zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody. 160 milionów złotych, no to jest taki istotny wzrost finansowania, przynajmniej tak zamierzamy przeznaczyć, wzmocnić nasze finansowanie, jeżeli chodzi ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ w roku 2017 łącznie wydaliśmy kwotę lekko ponad 70 milionów złotych. No i naszym zamierzeniem jest, aby te środki były znacząco zwiększone. Jest to oczywiście głównie wynik naszej wzmożonej jednak aktywności na polu walki ze smogiem, ale nie tylko, ponieważ nie tylko smogiem Polska żyje, tych zadań z zakresu ochrony środowiska jest znacznie, znacznie więcej. Jakie to są zadania między innymi na ten 2018 rok? Szanowni Państwo, no przede wszystkim oczywiście kwestia smogu, ale na przykład w 2018 roku już niedługo podpiszemy umowę z gminą Kobierzyce. To będzie potężna inwestycja kanalizacyjna, jeżeli chodzi o praktycznie całą gminę. Łączny koszt jednostkowy tej umowy, którą zawrzemy, to będzie prawie 60 milionów złotych. W formie zarówno dotacyjnej, to jest 25% dofinansowania, jak i w formie pożyczki, którą udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na, no, w mojej ocenie, najlepszych warunkach, jeżeli chodzi o możliwość pożyczania pieniędzy. I szanowni Państwo, to jest już chociażby ten jedna taka duża inicjatywa, którą zamierzamy sfinansować. Oprócz tego edukacja ekologiczna, na którą zamierzamy, jeżeli chodzi o kwestię dotacyjną, przeznaczyć 5 milionów złotych. Szereg różnych zadań innych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ale też ochrona przyrody, ochrona bioróżnorodności, dbanie o drzewostan, dbanie też o na przykład reintrodukcję zagrożonych gatunków, znaczy mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Ostatnia nasza akcja w tamtym roku, akcja związana z reintrodukcją sokoła wędrownego. Teraz dofinansowaliśmy też Zoo Wrocławskie, nowy wybieg dla wilków. Jest cała gama przeróżnych działań związanych z ochroną środowiska. Niezależnie od tego, tych środków, tych 160 milionów złotych, które mają pochodzić ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, niedługo prawdopodobnie wyklaruje się już nowy program, taki dodatkowy program antysmogowy, ale program kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. I w tym zakresie to dofinansowanie, no, w takich zamierzeniach ma wynosić nawet 100% kosztów danej inwestycji. To oczywiście, kto będzie mógł się starać o to? Czyli będzie można docieplić dom i nic na to nie zapłacić, tak? Wszystko fundusz? Ale to już mówię. 100% oczywiście to będzie tylko i wyłącznie dofinansowanie dla osób najuboższych. Ponieważ te dofinansowanie i te proporcje w zakresie dofinansowania dotacyjnego i pożyczkowego będą różniły się w zakresie tego, kto ma jakim dysponuje dochodami. Czyli osoby zdecydowanie najuboższe, które nie są w stanie w jakimkolwiek zakresie sfinansować tego zadania, dostaną dofinansowanie w 100%. Natomiast osoby bardziej zamożne, to dofinansowanie będzie mniejsze.
aż no, skończywszy na 100% pożyczkowym zaangażowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli to będzie taki charakter. Ten nasz program oczywiście będzie adresowany do wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, natomiast oczywiście ta forma dotacyjnego finansowania będzie w zależności od tego, kto jakie ma możliwości finansowe. Jakie jeszcze plany, jakie jeszcze pomysły co, i o jakie się można starać na przykład do finansowania? Jak Państwo się angażują w te działania? Może ja powiem, że będzie, to znaczy był kontynuowany program zbierania azbestu, dofinansowania azbestu. Ale wpłynęło wniosków na wartość 3 milionów złotych. Około 5, prawie 6 tysięcy ton azbestu zostanie zebrane z rynku. I w związku z tym, ale program już jest zakończony, z tym, że my planujemy jeszcze na krótko go wznowić i pozyskać kolejne wnioski. Gorąco apelujemy oczywiście do jednostek samorządu terytorialnego o tą kwestię, w tej kwestii. Ale z tym azbestem mi się wydawało, że właściwie on już zniknął. A tutaj pan mówi, że on aż 3 miliony dofinansowania na takie... Nie zniknął. Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami w 2016 roku przewidywał, że w naszym regionie jest około 136 tysięcy ton. Od 2011 roku do chwili obecnej zebrane zostało 21 tysięcy ton. Także jest jeszcze sporo tego, a zdaje się do 2032 roku musimy wyczyścić wszystko. Był kiedyś program Kawka. Co teraz zamiast Kawki? Pani redaktor, program Kawka, który w zasadzie już w tym momencie nowy gaz, jeżeli chodzi o nowe wnioski, się zakończył. Natomiast tą alternatywą wobec programu Kawka, który był przecież w dużej mierze finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przy współudziale oczywiście Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tą alternatywą wobec Kawki jest właśnie ten program wypracowywany, o którym już wspomniałem, program termomodernizacji. Bo chciałem zwrócić uwagę, że sama wymiana pieców to jest tak naprawdę no nie wystarczy. Tak? No może właśnie powiedzmy, na czym polegała Kawka. Kawka to było dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, tak? Źródła ciepła. Czyli tych starych pieców, kotłów węglowych na nowoczesne, żeby mniej zanieczyszczały środowisko. A w tej chwili nie będzie wymiany. Natomiast elementem termomodernizacji będzie też wymiana pieców. Tak więc, ale to będzie jeden tylko i wyłącznie element. Czyli kompleksowo teraz. Czyli to będzie kompleksowo dofinansowanie. Mniej więcej w planach jest możliwość nawet dostania finansowania na 50-60 tysięcy złotych, bo tyle mniej więcej kosztuje termomodernizacja domu jednorodzinnego. I oprócz wymiany pieca, tak, do tego jeszcze będzie kwestia ocieplenia ścian, wymiany okien i wszystkich tych elementów, które składają się na to, że ta wymiana pieca będzie miała faktyczny skutek, ponieważ sama wymiana no nie daje takiego efektu ekologicznego. Przede wszystkim tu chodzi o oszczędność, o energooszczędność. Dom, który jest ocieplony, no, nie potrzebuje tyle nie energii. Potrzebuje tyle, tak? Nie trzeba tyle palić w piecu, nie czy tam skorzystać z gazu. Dokładnie o to chodzi. To też w tym zakresie też wszystkie, no, na przykład alarm smogowy, dolnośląski alarm smogowy, czy też w ogóle jeżeli chodzi o te organizacje, które walczą ze smogiem, wskazywały właśnie i wskazują na to, że sama wymiana pieca nie jest tym całkowitym remedium na to zło smogowe, które dzieje się obecnie, z którym mamy do czynienia, tylko właśnie kompleksowa termomodernizacja. Dlatego ten program to jest, mam nadzieję, że to będzie godny następca programu kawkowego. Tu pan mówi, że godny następca, a jakie programy czy projekty są kontynuowane u państwa? Jakie są jeszcze plany na ten najbliższy czas, jeśli chodzi o fundusz? Ja tu chciałem wskazać, że fundusz ma szereg różnych inicjatyw na ten rok. Wspomnę tu o takiej inicjatywie jak kwestia pomocy dla gmin, które są dotknięte problemem suszy. Z inicjatywy wojewody dolnośląskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczął pracę nad programem, który ma być adresowany do tych gmin, które w 2015 roku zostały dotknięte problemem suszy. I w tym zakresie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zamierza uruchomić program, oczywiście robocza taka nazwa Studnia Plus.
czyli wspomóc finansowo te osoby, które a w większości te gminy są na terenach górzystych, do których no nieopłacalne jest ciągnięcie wodociągu. I Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zamierza dofinansować w tym zakresie na przykład budowę studni tym osobom indywidualnym, ale też nowych ujęć wody, ponieważ te ujęcia, które są, wysychają albo są niejednokrotnie no, zanieczyszczone. Jak i ewentualnie dla tych gmin spróbować no, uruchomić taki program dofinansowania w zakresie też budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na względniejszych warunkach niż to jest dla ogółu gmin na Dolnym Śląsku. To jest, co to znaczy? To znaczy, że te warunki będą, oczywiście to jest tak naprawdę w obecnej chwili wypracowane razem z tymi włodarzami gmin, które mają uczestniczyć w tym programie. I te gminy zostały wybrane na podstawie specjalnego raportu, który powstał w 2015 roku przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego. I ten program jest wypracowany wspólnie. No, nie jest tak, że w zaciszu, że urzędnicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska sami wymyślają ten program i on ostatecznie mógłby się skończyć, że w ogóle byłby adresowany do nikogo, nikt by z niego nie skorzystał. Tylko takim elementem strategii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest budowanie programu wspólnie z beneficjentami. Tak więc tu w tym zakresie to jest taka nowa jakość, przynajmniej tak staramy się, żeby ta nowa jakość, jeżeli chodzi o działanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, miała miejsce. Niezależnie od tego planujemy też stworzenie programu wsparcia dla Straży Miejskiej, dla ekopatroli w zakresie wyposażania tych straży miejskich bądź ekopatroli tam, gdzie nie ma straży miejskiej w danej gminie. Czyli znowu walka ze smogiem. Też walka ze smogiem. No jak widać jest to no, teraz priorytet wszelkich działań i Wojewódzki Fundusz wpisuje się w tą politykę. Właśnie ten program antysmogowy, czyli u nas noszący nazwę Program Ograniczania Niskiej Emisji, też będzie kontynuowany, bo mamy te 50 milionów przewidziane w programie. Jak do tej pory jest zabukowane, nazwijmy to, 15 milionów. 23 samorządy do niego przystąpiły. I tu również zwracamy się do samorządów też o działanie. Jesteśmy otwarci, czekamy na kolejne wnioski. Na czym polega ten program? Kto może, pan powiedział, że samorządy, czyli gminy, mogą składać wniosek, tak? Na co mogą się starać o dofinansowanie? Mogą się starać o dofinansowanie wymiany pieców i w ramach swojej gminy zbierać wnioski od mieszkańców, komasować je. Mogą również ze swojej puli samorządowej wydatkować kolejne kwoty i w związku z tym składać taki kompleksowy wniosek później do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Będzie on rozpatrywany i oczywiście pomoc będzie udzielana. Dodam, że ten program jest takim programem przejściowym. Znaczy pomiędzy kawką, która wygasła, nie było jakiegokolwiek programu, który by mógł wesprzeć gminy w tym działaniu wymiany pieców. Tak? No i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zdecydował się na samodzielną próbę udźwignięcia tego ciężaru wobec tego, że nie było programu ze strony innych instytucji, czy też a potrzeby były. Tak więc ten program oczywiście nie jest może tak atrakcyjny jak program Kawka, tak? Natomiast wypełnia pewną lukę, która powstała wskutek tego, że program Kawka wygasł. Natomiast oczywiście mamy nadzieję, że uruchomimy program bardziej atrakcyjny we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Mamy taką nadzieję, generalnie wszystkie ręce na pokład, jeżeli chodzi o siły środków publicznych. Tak? A kiedy jest szansa na to, żeby, kiedy powstał ten program, taki, który właśnie ma pomóc w walce ze smogiem, miejmy nadzieję, no, to nie będzie oczywiście taka prosta kontynuacja i w żadnym zakresie nie chciałbym tak mówić, to będzie nowy program, bo ten program będzie miał charakter znacznie bardziej poszerzony. Natomiast kiedy? No, mamy wszelką nadzieję, że on zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku, jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym. Oczywiście jak Bóg da, tak, to wszyscy
chcemy, żeby to było jak najszybciej. Ale no takim, miejmy nadzieję, że to, ten termin, z którym będziemy mogli ogłosić, że już można ewentualnie starać się, bo to też jest kwestia oczywiście, w jaki sposób my to przeprowadzimy, czy to będzie wprost, że osoby fizyczne będą wnioskowały do wojewódzkiego funduszu, czy też będzie pośrednikiem samorząd terytorialny. To jest kwestia już takich szczegółów, które musimy właśnie w wyniku szeregu różnych rozmów i działań no, ustalić jeszcze. To już są pewne takie technikalia. Żeby potem jeszcze zdążyć złożyć wniosek, dostać dofinansowanie, dokładnie. Kupić ten sprzęt, zainstalować go. Dokładnie. I to dokładnie tak państwo muszą się spieszyć po prostu. No robimy wszystko, żebyśmy zdążyli przed następnym sezonem grzewczym. Oczywiście termomodernizować domu zapewne się nie da w tym roku, tak czy inaczej, znaczy zrealizować tej całej procedury, ale staramy się to, żeby w tym roku uruchomić ten program, żeby już potencjalni beneficjenci mogli składać wnioski. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, a o nowym projekcie i o ponad 160 milionach złotych na walkę o czyste i zdrowe środowisko na Dolnym Śląsku rozmawiałam z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z prezesem Łukaszem Kasztelowiczem. Dziękuję bardzo. I z wiceprezesem Bartłomiejem Wiązowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.